Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was ten piękny poniedziałkowy, chciałam powiedzieć poranek, ale to poranek nie jest ani trochę, bo już mamy popołudnie przecież. I łączę się z Wami dzisiaj na żywo, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda współpraca ze stylistką. Przygotowałam sobie listę wszystkich możliwych usług, które można zrealizować ze stylistką, w jaki sposób można skorzystać ze współpracy ze stylistką, to mam na myśli ze mną bądź Pauliną, która jest w moim zespole. Także, no co, zaczynamy. Pojawiają się bardzo często pytania. Pytania odnośnie, już sobie tylko otwieram moją tutaj listę. Pytania odnośnie tego, jak to właściwie działa ze stylistką. To znaczy, co to znaczy iść na zakupy ze stylistką? Ile trzeba mieć ze sobą pieniędzy? Czy przez internet to w ogóle ma sens, czy absolutnie nie? Nie ma co tutaj jakby próbować z tym działaniem przez internet. Także jeżeli takie pytania pojawiają się w Twojej głowie, zastanawiasz się, czy może współpraca, skorzystanie z usług stylistki to jest coś, co byłoby w Twoim zainteresowaniu, no to zapraszam Cię do tego, żeby zostać się z tym wideo, bo właśnie takie tematy tutaj dzisiaj będą. Przygotowałam sobie spis wszystkich usług, które możesz znaleźć w naszym sklepie internetowym. Nasz sklep internetowy to będzie oczywiście strona kodstylu.pl, ukośnik sklep, no albo wchodzimy na stronę główną i tam jest taka kafelka, gdzie można sobie kliknąć. Bardzo się cieszę, że gromadzą się tutaj ze mną osoby. Dajcie proszę mi znać, czy dobrze mnie widać, czy dobrze mnie słychać. No i taka rzecz dla mnie bardzo istotna. Dajcie znać, z jakich miast jesteście, ponieważ wtedy też będę mogła dopasowywać tutaj treści do Was, bo wiem, że ja na co dzień pracuję na Śląsku. Oczywiście dojeżdżam do Krakowa, do Wrocławia, do Warszawy. Zdarzało mi się i do Torunia dojeżdżać, i do Berlina, i do Londynu, ale wiadomo, że no w dobie dzisiejszych jakby trudności z podróżowaniem czy jakiegoś ryzyka, wiele kobiet decyduje się na usługi online. I muszę powiedzieć, że na przestrzeni ostatniego roku, czyli od marca 2020, no właściwie do prawie końcówki już lutego 2021, popularność usług online mnie zaskoczyła. To znaczy, to było niesamowite, jak kobiety przeskakiwały na tą działalność ze mną online. Przyglądałyśmy szafy na żywo na Skype, oczywiście zakupy online, analizy kolorystyczne online, określanie typu sylwetki online, wszystko online i właśnie o tym będę opowiadała. A Was proszę, tak jak mówię, dajcie znać, z jakiego jesteście miasta, a może w ogóle jesteście spoza Polski. Także to też mnie bardzo, bardzo interesuje, jakie osoby oglądają taką transmisję i są no, potencjalnie zainteresowane tym, żeby skorzystać po prostu ze współpracy z Kodem Stylu, czyli z naszą firmą. Także ja będę w międzyczasie patrzyła sobie tutaj na komentarze, jeżeli pojawią się jakieś tutaj na żywo, to oczywiście też będę na nie odpowiadała, na te pytania, ale też mam kilka pytań, które wysłałyście do mnie wcześniej. Albo takie, które no, najczęściej pojawiają się, gdy ktoś dzwoni do nas i mówi, no chciałabym się spotkać, ale nie wiem jeszcze tego, tego, tego i tamtego. Także postanowiłam opowiedzieć o wszystkich usługach, które są w naszej ofercie, z taką opcją od jakby najmniej kojarzone się z inwestycją, czyli po prostu najtańszej, do opcji najbardziej na bogato, czyli najdroższej. Tak sobie to ułożyłam. I oczywiście to, że coś jest najtańsze, to nie znaczy, że będzie najgorsze. Po prostu są osoby, które potrzebują korzystać z usług, które nie wymagają wielkiego, takiego na przykład całodniowego albo kilkudniowego spotkania ze mną, ponieważ potrzebują tylko małej porady, a później już radzą sobie same. I teraz tak, pierwszą usługą, którą znajdziesz w naszym sklepie, to określenie typu sylwetki. Określenie typu sylwetki, oczywiście w nomenklaturze, w której ja pracuję, to znaczy w tej nomenklaturze takiej literkowej, ale oczywiście nie ma tak naprawdę największego znaczenia, czy to będą literki, czy to będą gruszki, pietruszki, jabłka, albo w ogóle tam prostokąty, jeszcze jakieś inne figury geometryczne. To, co jest mega ważne w tej usłudze, to oczywiście to, że można ją zrobić albo online i gro osób. To znaczy, ja myślę, że 90 ileś tam procent kobiet i mężczyzn, którzy korzystają z określenia typu sylwetki, korzystają online. Co to znaczy online? Należy zrobić sobie trzy zdjęcia w albo bieliźnie, albo może stroju kąpielowym, albo w czymś bardzo, bardzo przylegającym. Najlepiej na tle jakiejś jednolitej, jasnej ściany, no bo wtedy ta sylwetka się ładnie odrysowuje. I te zdjęcia to nie
należy sobie zrobić w lustrze, bo wtedy jest zniekształcona sylwetka, kiedy my próbujemy tam pstrykać foteczki swoim telefonem, tylko żeby ktoś nam zrobił te zdjęcie. I oczywiście ważne jest jeszcze to, żeby zdjęcie zostało zrobione nie pod kątem, to znaczy nie tak, że jeżeli robi nam dziecko, to ono jest po prostu, wiecie, ten telefon jest taki obrócony w tą stronę i robimy, nie, że na przykład wysoki mąż nam robi i jest telefon w tę stronę, tylko raczej staramy się, żeby te określenie, znaczy to zdjęcie do określenia typu sylwetki było robione w miarę z połowy naszego ciała, czyli powiedzmy, można poprosić kogoś, żeby ustawił telefon, czy tam aparat, obojętnie, na wysokości swojej, nie swojej, tylko naszej talii i po prostu pstryknął zdjęcie. Wtedy ja mam mamy najlepszy kąt jakby widzenia, jeżeli chodzi o sylwetkę. Także tutaj to jest mega istotne, żeby te zdjęcia były, oczywiście najlepiej jak nastawione w świetle dziennym, aczkolwiek tutaj nie ma to takiego znaczenia, bo oczywiście bardziej chodzi o kontur niż kolorystykę, a to światło dzienne przyda się, gdy będę mówiła o analizie kolorystycznej online. Ale oczywiście analizę sylwetki można zrobić też podczas jakiegoś innego spotkania. To znaczy, że często klientki, które przychodzą do mnie do biura na analizę kolorystyczną, taką stacjonarną, od razu robią sobie analizę sylwetki na bieżąco. To znaczy, że mamy połączone te dwie usługi razem, ponieważ tak naprawdę określenie typu sylwetki zajmuje tylko chwilę. To znaczy tylko chwilę zajmuje, no wiadomo, spojrzenie na sylwetkę, omówienie, dlaczego ta sylwetka jest taka, a nie inna, ale co jest mega, mega, mega ważnym plusem dodatnim takiego określenia typu sylwetki, to jest to, że my wskazujemy atuty tej sylwetki. To znaczy, że nie mówię tylko, że jesteś sylwetką A, albo jesteś tam gruszką, albo kimkolwiek jeszcze innym, tylko mówię, że jesteś sylwetką A, na przykład, która ma drobny wzrost, albo taką, której ciężkość sylwetki leży nie w biodrach, ale na przykład w bryczesach albo w udach. Albo taka sylwetka A, która ma jakieś tam takie odstawanie od normy. To znaczy nie dostaje się maila takiego, jesteś sylwetką A i już, tylko dostaje się takie omówienie tej sylwetki. Omówienie tej sylwetki to znaczy, że są tam podane informacje, na co należy zwrócić uwagę. Bo oczywiście, że można być sylwetką A, która jest na dole, ma rozmiar 30, tam nie wiem, czy powiedzmy 40, a u góry 36 i ma 1,60 m, a można być sylwetką A, która ma 1,77 m i rozmiar 44 kontra 46 na dole, tak? Także każda z tych sylwetek będzie miała troszkę inne omówienie i wskazanie atutów, czyli tych takich elementów naszego ciała, na które należy zwrócić uwagę, czyli te, które najbardziej należy podkreślać swoim strojem. Nie widzę zupełnie Waszych komentarzy i teraz się zastanawiam, czy coś mi się zepsuło, czy... Poczekajcie troszeczkę, ja tylko sobie otworzę na telefonie, przepraszam, na telefonie, cóż ja mówię. A nie, są komentarze, widzę, że Karolina wrzuca już Wam od razu link do usługi do określenia typu sylwetki. Pamiętajmy, analiza sylwetki, podsumowując, może odbyć się na żywo, czyli gdy widzimy się podczas na przykład analizy kolorystycznej. Oczywiście, że gdy spotykamy się na zakupy albo na przegląd szafy, no to jakby z domysłu to określenie typu sylwetki, tam się też znajduje. Także określenie typu sylwetki to jest taka usługa jakby mini, tak? Taka usługa, która ma tylko nam wskazać, na co zwracać uwagę, a my już same jako klientki będziemy sobie radziły z tym, co należy robić z tą sylwetką. Czyli będziemy już szukać same konkretnych rozwiązań, przeglądać sobie szafy i zakupy. Czyli jest to usługa, która jest najlepsza dla osób, które chcą być samodzielne. To znaczy nie chcą, żebym ja zrobiła te zakupy, czy Paulina, żeby zrobiła te zakupy za nie, tylko dla tych osób, które chcą, tak, mamy. Co my tutaj mamy? Dziewczyny piszą komentarze, super. Ja niestety nie widzę ich na telefonie, nie widzę ich na żywo. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Bardzo mi się to nie podoba. Widzę tylko część na... nie wiem czemu, zaraz może ja sobie spróbuję tutaj coś przestawić, ale nie, niestety. No, będę się starała odświeżać tutaj tą transmisję na żywo na
na moim komputerze, bo widzę, że są Iwona jest z Dobierzyna koło Poznania, jest Góra Kalwaria i Kalety są super, super, bardzo się cieszę. Piszcie proszę, z jakich jesteście miast. To jest dla mnie naprawdę potrzebne do tego, żeby wiedzieć tutaj kto, z kim mam potencjalną, czy z jakim miastem mam potencjalną możliwość współpracy, czy to stacjonarnej, czy online. Także analiza sylwetki. Myślę, że omówiona, zerknę jeszcze, czy tutaj coś powinnam powiedzieć. Nie, link do usługi jest. Ja oczywiście nie będę Wam tutaj wymieniała cen, a ponieważ ceny są na bieżąco w sklepie. Dlaczego nie mówię o cenach? Bardzo prosta rzecz. Może zdarzyć się tak, że ten live ktoś będzie oglądał nie dzisiaj, czyli gdy ja to nagrywam 22 lutego, tylko może ktoś będzie oglądał go za, nie wiem, 2 miesiące, gdzieś trafi na Facebooku, a wtedy będzie na przykład jakaś promocja, albo może podniesiemy jakieś ceny, a chociaż promocja na usługi rzadko kiedy się zdarzają, a zresztą podnoszenie cen też się rzadko zdarza, także, no ale nie podaję, bo mogą być po prostu nieaktualne z jakiegoś powodu. W zeszłym roku też myślałam, że nie będzie żadnych obniżek cen, aż tu nagle przyszła pandemia i nie można było wychodzić z domu, no i zrobiłyśmy sobie takie po prostu promocje na usługi online, żebyśmy my mogły pracować, a Wy żebyście mogły korzystać, także to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Kolejną rzeczą, którą możecie znaleźć w sklepie, jest ocena makijażu i dobór pomadki. I to jest taka usługa, która tak pojawiła się na początku tego roku 2021, tak trochę cichaczem. Ona jeszcze w ogóle nie była promowana. Dziewczyny, które są w klubie stylowych kobiet, już wiedzą, że jest taka usługa, bo one mogły z niej skorzystać jako pierwsze. Natomiast no, myślę, że za jakiś czas będę opowiadała trochę więcej solowo o tej usłudze. Natomiast tutaj, jak już mamy cały zbiór, to oczywiście też bardzo chętnie będę mówiła. I określenie... Ocena makijażu i dobór pomadek polega, to jest działalność online, tylko i wyłącznie online, gdzie prosimy o przesłanie zdjęć w makijażu codziennym albo w makijażach codziennych, ewentualnie jeżeli ktoś robi sobie makijaże wieczorowe, to również też prosimy, żeby takie zdjęcia do nas przyszły i oczywiście najlepiej, gdyby one były robione w świetle dziennym, gdzieś w pokoju, gdzie nie ma na przykład zielonych albo czerwonych ścian, bo te kolory niestety wtedy wpływają na odbiór tego makijażu na zdjęciu. Dlatego pamiętajmy o tym, że to jest ważne, żeby te zdjęcia były robione w świetle dziennym. Po prostu wysyła się swoje makijaże do oceny. Kolejną rzeczą jest dobór pomadek. To znaczy, że tak jak nie da się, znaczy są programy, które to niby robią, ale jeszcze nigdy nie trafiłam na dobry, nie da się dobrać jakby odcieniu podkładu. To znaczy, że wysyłam po prostu komuś moje zdjęcie, mówię, mam taką cerę, no i teraz dobierz mi jaki podkład ja mam sobie kupić i ktoś mówi, kup sobie Bobby Brown, taki i taki odcień, czy tam numerek, no to jest trudno zrobić. Natomiast z pomadkami jest trochę inna sprawa, ponieważ gdy dostaniemy takie zdjęcie zrobione, no najlepiej tak on face, czyli tak po prostu zrobione zdjęcie, może być z jakimiś na przykład testowaniem różnych pomadek, czyli na przykład masz pomadki 5 odcieniów, odcieni w domu i robisz sobie w każdym z nich zdjęcie. Czyli malujesz je jakoś tak codziennie, robisz sobie te pomadki, wysyłasz do nas i my patrzymy. Aha, numer 1 jest super, numer 2 jest super, numer 3 nie bardzo, numer 4 jest super, numer 5 wyrzuć. I dodatkowo proponujemy, jakie inne pomadki jeszcze możesz użyć, ale też nie zawsze będą to konkretne pomadki, to znaczy idź i kup sobie L'Oreal albo jakieś tam, nie wiem, Maca albo jakieś tam, nie wiem, Chanel albo z drugiej strony Bourjois, tylko raczej zwróć uwagę na takie odcienie, czyli to jest takie, używamy takiego programu, który jest w stanie zmienić kolor ust na inny. Jeżeli ktoś na przykład nie maluje się do tej pory, a chce zacząć się malować, to wystarczy, że wysyła nam zdjęcie takie bez tych pomadek, a my te pomadki jakby kreujemy. Oczywiście w jednym z programów, które używamy, są konkretne pomadki, ale niestety jest to program ze Stanów Zjednoczonych. Ze Stanów Zjednoczonych, no i tam niekoniecznie są te rzeczy, które u nas można dostać. Więc no, nie zawsze jest to konkretna pomadka, ale myślę, że gdy już mamy odcień, w jakim powinnyśmy się jakby poruszać, czyli wiemy, że na przykład dla nas będzie bordo ekstra na wieczór, a nie żywa taka, powiedzmy, pomidorowa czerwień, albo na odwrót, że powinnyśmy używać
Nude odcieni zamiast oberżynowych, to myślę, że to już daje bardzo dużo i wtedy, gdy idziemy do sklepu, łatwiej nam jest tę pomadkę dobrać. Co do doboru pomadek, ja w ogóle bardzo polecam, żeby nie do końca korzystać ze sklepów, tylko po prostu spotkać się z jakąś makijażystką, która ma pomadki dostępne w sklepach. Albo nawet niedostępne w sklepach, ale może zamówić nam pomadkę, która będzie dla nas dostępna. Tylko i wyłącznie ze względów higienicznych. To tutaj taka bardzo ważna rzecz. Okej, patrzę sobie na Wasze komentarze, czy tutaj mamy, czy nie mamy. Nie mamy pytań. To może zróbmy. Ja nie widzę w ogóle Waszych komentarzy ani na telefonie, ani na komputerze. Także Karolina, jeżeli mnie słyszysz teraz, to bardzo Cię proszę, jeżeli będą się pojawiały pytania, wysyłaj mi je Messengerem. To ja wtedy sobie tutaj otwieram na komputerze Messengera, będę widziała, gdy będziesz coś do mnie pisała i będę w stanie odpowiedzieć na te pytania. Bo nie wiem, co się stało, no i niestety nie widzę ich. Po prostu ich nie widzę. Musiałabym po prostu cały czas odświeżać transmisję na żywo, a myślę, że to będzie nieprzyjemne w odbiorze dla osób, które oglądają. Także tutaj, gdyby pojawiały się pytania, to bardzo proszę, Karolina, wysyłaj mi je Messengerem. A ja wracam do pomadek. Także ocena makijażu i pomoc w doborze pomadek, to tak jak mówię, też jest nowa usługa, tylko online. To znaczy, że ja nie chodzę po sklepach ze względów właśnie higienicznych i nie marzę Was pomadkami. I to już jakby teraz mamy pandemiczny czas, pandemiczne miesiące, to jest bardzo niehigieniczne, ale wcześniej też było niehigieniczne. Gdy ja pracowałam jako makijażystka w Londynie, no to bardzo, bardzo się dziwiłam, jak te panie tam po prostu z całego świata zjeżdżały się z różnych kultur, z różnych tropików i wszystkie się smarowały tymi samymi pomadkami, to mnie aż po prostu trzęsło, no ale no i później się okazywało, że były w szkole makijażu w Londynie, do której uczęszczałam, żeby pogłębiać swoje umiejętności makijażowe, tam właśnie nauczycielka mówiła, że nieraz były takie przypadki chorób tropikalnych, które nie powinny się zdarzyć w Londynie, bo właśnie możliwe, że ktoś tam miał tą chorobę i nagle się kobiecie przypominało, że ona była gdzieś tam w jakimś centrum handlowym i po prostu testowała pomadki czy jakieś inne rzeczy z tych takich ogólnych standów, które są dostępne i później, no niestety, to jakby ufamy, że to jest dezynfekowane, ale jak jest, no to wiadomo, czasem różnie, różnie, różnie to bywa. Okej, więc przechodzimy sobie do następnej usługi, która jest usługą najbardziej popularną. Najbardziej popularną, czyli do analizy kolorystycznej. No i zacznę od wersji online, bo jest to z względów oczywiście terytorialnych najbardziej popularna usługa, którą możecie spotkać wśród wszystkich usług, które mamy w sklepie. To znaczy, że najczęściej korzystacie, inwestujecie właśnie w analizę kolorystyczną online. Analiza kolorystyczna w ogóle jako działanie ma jako efekt znaleźć Twój typ urody. To znaczy, że mamy nazwać Cię jednym z 12 typów urody. Będziesz ciepłą wiosną, która ma taką paletę, albo tam zgaszoną jesienią, która ma taką paletę. Taki jest oficjalny wynik analizy kolorystycznej, czy online, czy stacjonarnej. I teraz stacjonarnie ja spotykam się tylko i wyłącznie w Gliwicach, w moim gabinecie. Ze względu na to, że przewożenie całego sprzętu analizy kolorystycznej, no, wiąże się z tym, że trzeba dosyć sporo dźwigać. Najpierw z biura na dół, a później jeszcze do jakiejś klientki do domu. I kiedyś, jeszcze tak powiedzmy na początku mojej działalności, powiedzmy 7-6 lat temu, ja jeździłam z analizą kolorystyczną. To znaczy, że można było spotkać się ze mną na analizie kolorystycznej w Warszawie. No i niestety zepsułam sobie kręgosłup. No i dostałam zakaz, że tak powiem, noszenia tych wszystkich rzeczy, bo okazywało się, że często klientki mieszkały na czwartym piętrze bez windy, a to niestety są dosyć ciężkie sprzęty, bo jest ich po prostu dużo. Dlatego też tylko i wyłącznie Gliwice stacjonarnie, a analiza online, no to tak naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań co do tego, skąd można być, żeby skorzystać. I pierwsza taka rzecz, która zawsze się pojawia, że ja boję się korzystać z analizy
analizy online, bo będzie to coś, co jakby nie będzie dawało takiego efektu, jak powinno dać. To znaczy, że będą jakieś przekłamania. I tutaj muszę powiedzieć, że no tak nie do końca. Nie do końca, oczywiście pod warunkiem, że wyślesz do nas dobre zdjęcia. I już mówię, co to znaczy dobre zdjęcie. Wcale to nie jest bardzo skomplikowane, żeby zrobić sobie dobre zdjęcie. Nie trzeba mieć jakichś super ekstra sprzętów. Tak naprawdę wystarczy telefon z aparatem i najlepiej ktoś, kto zrobi nam to zdjęcie. Żebyśmy nie robiły sobie selfie, ponieważ z tym aparatem z przodu różnie bywa, natomiast te aparaty, które mamy jakby od tyłu telefonu, one zazwyczaj są już, ktoś musiał mieć bardzo, 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 bardzo stary telefon, żeby ten aparat robił złe zdjęcia. Zdjęcia do analizy kolorystycznej online, najważniejszym zdjęciem do analizy kolorystycznej online jest zdjęcie zrobione bez makijażu na tle białej ściany, on face, czyli znowu na wprost, tak. I dobrze jest, kiedy buzia zwrócona jest do źródła światła, czyli do okna, bo chodzi o to, żeby oczywiście to było zdjęcie zrobione w świetle dziennym, ponieważ światło sztuczne bardzo przekłamuje efekt i bez lampy błyskowej. To jest mega ważne. Czyli na przykład tak jak ja teraz mam za sobą białą ścianę, ona co prawda wydaje się być trochę beżowa ze względu na te lampki, które sobie tutaj wiszą, to mogłabym właśnie poprosić kogoś, żeby zrobił mi na tle tej ściany zdjęcie, tak? Po prostu na wprost, na wprost. I to jest najważniejsze zdjęcie do analizy kolorystycznej online, ale do analizy też prosimy o inne zdjęcia, to znaczy na przykład o zdjęcia w makijażu albo zdjęcia w różnych ubraniach, czyli ja bym na przykład zrobiła sobie zdjęcie w tym, co mam dzisiaj. Można oczywiście, niekoniecznie trzeba zakładać te wszystkie ubrania na siebie, ale można na przykład chociaż poprzykładać do twarzy. I jeżeli my dostajemy 10 albo 15 takich zdjęć, to ja jestem w stanie odnieść się do każdego z tych ubrań, czyli zrobić taką ocenę kolorystyczną tego, co jest w szafie. I oczywiście ja wiem, że niektóre osoby mają tylko czarny, szary, biały w szafie i beżowy, no i wtedy oczywiście można sobie zrobić zdjęcie, ja wtedy pokażę, które są ok, które nie są i napiszę dlaczego, ale też mega ważne jest to, że można skorzystać z analizy kolorystycznej online bez wysyłania tych zdjęć, tylko wtedy no, ta usługa jest jakby zubożona o komentarz do tych ubrań. I teraz, zdjęcia, które, czy jest formularz cały zgłoszeniowy, gdzie należy odpowiedzieć na kilka pytań, właściwie kilkanaście bym nawet powiedziała, i wysyła się do nas zdjęcia. Gdy my te zdjęcia dostajemy i ten formularz, to jest przez Karolinę, która zawiaduje całą jakby, całą naszą firmą, wszystkimi umawianymi spotkaniami, mailami, kontaktem z klientem, czy można powiedzieć, że odpowiada za taką obsługę klienta, taki customer service, Karolina przekazuje te wszystkie zdjęcia, informacje zebrane do Alicji, która sprawdza, czy zdjęcia są poprawne, bo my naprawdę widzimy, kiedy te zdjęcia nie są poprawne. To jest to naprawdę widać, uwierzcie mi, jesteśmy na tyle doświadczone, że to widać, że nie są poprawne i że skóra wygląda na dziwnie zaróżowioną w stosunku do tego, jak powinna wyglądać. I nie będę teraz omawiała, na co ja patrzę, bo to jakby są technikalia, które myślę nie są takie istotne w tym momencie dla Was. Natomiast to, co jest ważne, to, że Alicja sprawdza te zdjęcia, czy one są w porządku i czasami prosi Was, no niestety te zdjęcia nie są ok, proszę zrobić nowe. I czasem zdarza się tak, że prosi o nowe i o nowe i o nowe i na przykład okazuje się, niewiele razy tak się zdarzyło, bo może raz albo może dwa na przestrzeni ostatnich lat, żeby ktoś nie był w stanie dać nam odpowiednich zdjęć, na podstawie których jesteśmy w stanie zrobić analizę kolorystyczną online. Co się wtedy dzieje? My, jako firma, rezygnujemy z tej usługi. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie tej usługi dopełnić i oddajemy całość kwoty osobie, która za nią zapłaciła. To znaczy, że nie ma takiego ryzyka, że my zrobimy analizę kolorystyczną na fatalnym zdjęciu, wyjdą jakieś pierdoły i później będziemy się pod tym podpisywać. Absolutnie nie. Nie mogę sobie na to pozwolić, biorąc pod uwagę, że jestem w środowisku stylistek kojarzona z kolorami dość mocno, ponieważ ja mocno promuję testowanie swoich kolorów, sprawdzanie swoich kolorów, noszenie się kolorowo, żebym zrobiła po prostu jakiegoś bubla i wysłała do klientki. No i co się dzieje, gdy stwierdzamy, że zdjęcia są w porządku? Następuje analiza kolorystyczna online, która dzieje się wewnątrz naszej firmy. To znaczy, że Alicja testuje, wrzuca w różne takie kółeczka, zestawy kolorów, czyli po prostu robimy
robimy coś, co normalnie odbyłoby się na żywo poprzez przykładanie chust do analizy, a tutaj robimy to po prostu w takich no, przeważnie kółkach, które otaczają twarz i w ten sposób testujemy kolory. I to jest naprawdę wystarczające, żeby znaleźć typ urody. Następnie, gdy Alicja skończy swoje działania, przekazuje całą sprawę mi, no i ja robię tą ostateczną wersję analizy kolorystycznej, czyli potwierdzamy sobie wspólnie ten typ. To znaczy, że rzadko się zdarza, że jedna z nas to robi tylko i wyłącznie. Patrzymy sobie na inne punkty widzenia. Czasem zdarza się tak, że w międzyczasie prosimy, a czy mogłabym jeszcze prosić o zdjęcie, jeżeli ma Pani coś w innym kolorze włosów, bo widzę, że włosy są farbowane, więc przypuszczam, że może były farbowane w przyszłości na inne kolory, po to, żeby też odnieść się do tego. Następnie, gdy kończymy proces analizy kolorystycznej online, ja przygotowuję prezentację. Prezentację, która, o ile ona ma stron, ja nawet nie wiem ile ona ma stron, ale zaraz to mogę sobie sprawdzić, ile stron ma taka prezentacja. Oczywiście u różnych klientek to się delikatnie może różnić, ale moment, prezentację. Otwieram sobie prezentację i już Wam powiem, 50, no prawie 60, między 55 a 60 może się zdarzyć, jest stron z Waszymi zdjęciami, z moimi komentarzami, z podpowiedziami. Jeżeli mogę się odnieść do koloru włosów, bo on na przykład jest farbowany, to również się odnoszę. Jest tam troszkę porad odnośnie makijażu dla danego typu urody. Są takie zdjęcia, ja Wam pokażę mniej więcej, ale to muszę pokazać Wam taki pusty szablon. Moment, bo coś tu zepsułam. Mogę Wam pokazać taki pusty szablon, gdzie... O, zaraz, już pokazuję, jak to będzie wyglądało. O, że mamy na przykład... Nie pokażę Wam. Tutaj są takie kółeczka, o, widzicie kółeczka? Kółeczka, które są do różnych tam typów urody i tutaj do środka jest zawsze wrzucana klientka, czyli tu, gdzie są te chmurki, się pojawia zdjęcie. No i tutaj jest miejsce na mój komentarz. Więc takie miejsca, gdzie ta buzia jest z różnymi, albo z zestawem kolorów, tak jak tutaj, albo z konkretnymi kolorami. Omawiamy odcienie czerwieni, żółci, zieleni i ta prezentacja jest naprawdę świetną opcją dla osób, które potrzebują korzystać z tego dłużej. I tutaj jest jeden solidny plus w porównaniu do analizy kolorystycznej stacjonarnej. Ponieważ stacjonarnie dzieje się stacjonarnie, to nie ma, no, my nie nagrywamy tego spotkania. Także oczywiście, że ja mówiąc jestem w stanie powiedzieć coś, używając dużo więcej słów, niż powiem, niż napiszę. Natomiast ja wychodzę z założenia, że czasami jest lepiej powiedzieć mniej, ale dobitnie, a na pewno słowo pisane jest takie dobitniejsze niż omawianie czegoś. Więc tutaj jest plus analizy online nad stacjonarną, że dostaje się tą prezentację, której nie dostaje się po analizie kolorystycznej stacjonarnej. Oczywiście my robimy jakieś tam zdjęcia, to zaraz zresztą będę opowiadała o tej analizie. Ale jest to duży, duży, duży plus. Kolejnym plusem analizy kolorystycznej online w stosunku do stacjonarnej jest to, że na stacjonarnej mam określoną ilość kolorów. Ich jest dużo, tak, bo jest ich około setka, ale nadal to jest tylko około setka. Natomiast często zdarza się tak, że na analizie stacjonarnej no, okazuje się, że no, jakiś kolor jest no, niby dobry, ale mógłby być troszeczkę ciemniejszy. I ja wtedy no, nie wyfarbuję chusty, nie przyniosę nowej, nie zamówię, nie wytrzasnę, tylko no, trzeba robić analizę dalej. Czyli jakby dany kolor mi podpowiada coś, ale nie jest idealny, czyli nie zasługuje na to, żeby zrobić mu zdjęcie jako temu idealnemu. Natomiast przy analizie online ja jestem w stanie sobie zrobić tak naprawdę no, prawie każdy kolor, na tyle, na ile daje mi możliwość komputerowe tworzenie barw. Jeżeli są tutaj z nami osoby, które korzystały już z analizy kolorystycznej online albo stacjonarnej, to koniecznie dajcie znać, a ja sobie tutaj pozerkam na co ja tutaj zrobiłam. Coś tu ponaciskałam i mi się... No, widzę, że Paulina mi już napisała, że 55 stron jest prezentacji. No więc tak, właśnie, mamy to.
Te komentarze. O, jest, chyba wreszcie widzę Wasze komentarze, ale nie jestem pewna. Dobrze, niewiele ich jest, nie macie pytań, więc jadę dalej. Więc jadę dalej, zerknę sobie tylko, czy ja na pewno powiedziałam wszystko o analizie kolorystycznej online. Tak, powiedziałam wszystko. Natomiast analiza kolorystyczna stacjonarna, na czym ona polega? Analiza kolorystyczna stacjonarna polega na tym, że spotykamy się na spotkanie około dwugodzinne w moim biurze w Gliwicach, czyli przychodzisz do mnie bez makijażu. No i czasem proszę o przyniesienie zdjęć, jeżeli włosy kiedyś były na przykład farbowane, albo jakieś zdjęć z dzieciństwa. I działamy za pomocą ram, za pomocą chust, za pomocą kierunków mojego zgadywania. Znajdujemy typ urody, na koniec robimy podsumowanie. Ja również piszę podsumowanie takie krótkie, które zabierasz ze sobą. Na razie ono jeszcze jest w formie takiej drukowanej, to znaczy, że ja piszę ręcznie, ale gdy tylko skończą mi się formularze, które mam wydrukowane jako ręcznie, będę je robiła również online, bo wychodzę z założenia, że trudniej jest zgubić maila niż kartkę. Poza tym też bardziej to jest ekologiczne. Jeżeli ktoś chce sobie to wydrukować, to później może sobie to wydrukować. Poza tym jeszcze jedna rzecz, piszę szybciej na komputerze niż odręcznie, co jakby i na pewno bardziej wyraźnie piszę na komputerze niż odręcznie. Więc robimy podsumowanie, piszę najważniejsze rzeczy, jakieś czasami odchylenia od, że tak powiem, normy, zasad też się pojawiają na takim podsumowaniu, bo no nie wszystkie z nas jesteśmy typowymi przedstawicielkami swojego typu urody. Czasem gdzieś tam odstajemy od tych zasad. No zasady 12 typów urody są dosyć jakby z jednej strony szerokie, z drugiej strony ściśle określone, ale są osoby, które i tak się w nich nie mieszczą, więc zawsze takie komentarze, no to wszystko wychodzi na tej analizie, czy online, czy stacjonarnej. Oczywiście, jak najbardziej. No i na analizie stacjonarnej robimy zdjęcia. Czyli to oznacza, że są zdjęcia w ramach odpowiednich, w kolorach odpowiednich, ewentualnie czasami w bardzo tych nieodpowiednich. Także jest to takie spotkanie, które jest spotkaniem żywym, można zadawać pytania. Oczywiście po analizie kolorystycznej online również można zadawać pytania. Nie jest tak, że po analizie kolorystycznej online już nie można mnie o nic zapytać. Jak najbardziej można również pytać o rzeczy, które są istotne. Także analiza kolorystyczna stacjonarna to chyba wszystko. I co, i co, i co? Chyba nie ma, chyba nie ma, chyba nie ma, chyba nie ma pytań do analizy kolorystycznej stacjonarnej, ale dalej nie widzę, z jakich jesteście miast. Nie piszecie mi, z jakich jesteście miast. A naprawdę jest to dla mnie bardzo istotne, żeby napisać. A kto chciałby skorzystać z analizy kolorystycznej, czy stacjonarnej, czy online, dajcie proszę kciuk w górę albo jakieś tam serduszko, żebym była w stanie zobaczyć. Tutaj będę widziała, bo one się mi tutaj prawdopodobnie gdzieś pojawią, te nasze wasze serduszka. Dobra, następna usługa, która jest w sklepie, to konsultacje indywidualne i konsultacje wizerunku biznesowego. Tak naprawdę jest to jakby tak samo, tyle samo trwająca, tyle samo kosztująca usługa. Dlaczego pojawia się w dwóch różnych opcjach? Ponieważ bardzo często klienci, którzy byli nastawieni na takie właśnie biznesowe rozwiązania, czyli tworzenie swojej szafy w kontekście pracy, wizerunku takiego zawodowego, profesjonalnego, biznesowego, zwał jak zwał, były to osoby, które miały no bardzo takie, po prostu ciężko im było znaleźć różne rzeczy, więc zostały wyselekcjonowane te konsultacje wizerunku biznesowego z tych takich indywidualnych. I teraz konsultacje indywidualne to jest tak naprawdę taki, to jest taka usługa wytrych, która zapełniała mi taką dziurę, kiedy ktoś chciał ode mnie troszkę więcej niż określenie typu sylwetki, a troszkę mniej niż zakupy czy przegląd szafy. Były takie osoby, które były gdzieś takie pomiędzy i właśnie ta usługa to jest usługa, która albo jest online, czyli spotykamy się poprzez komunikator, zazwyczaj przez Skype albo przez Zooma, i albo może być to takie spotkanie, kiedy spotykamy się u mnie w biurze. Teraz na co można wykorzystać takie konsultacje? I w formie oczywiście online i stacjonarnej. To znaczy, że możemy określić typ sylwetki i wskazać dokładne fasony,
Czyli poszukać takich inspiracji odnośnie tego, co dana sylwetka powinna kupować, w jakim kierunku powinna pójść. Czyli może być to takie sylwetkowo-fasonowe spotkanie dobrane do bardzo konkretnej osoby, czyli właśnie do tej konkretnej sylwetki I, albo do tej konkretnej sylwetki A, albo do tej konkretnej bardzo wysokiej dziewczyny, albo bardzo niskiej dziewczyny, która ma jakiś tam kształt ciała. Czyli może to być takie spotkanie 1,5-godzinne, które z jednej strony jest spotkaniem takim teoretycznym, bo my nie jesteśmy w sklepie, chociaż taka opcja też jest, ale to zaraz. Nie jesteśmy w sklepie, ale robimy no, takie rozeznanie w sklepach online. No i oczywiście takie konsultacje mogą zamienić się w zakupy online dla tej klientki, która z nich skorzysta. Dlaczego? Ponieważ na spotkaniu szukamy konkretnych linków i ja je później wysyłam mailem. To znaczy, że po konsultacjach sylwetkowo takich fasonowych dostajesz podsumowanie tego, że właśnie takie dekolty, a takie spódniczki, a coś tam, coś tam, coś tam, coś tam jeszcze i dostajesz konkretne, że jak mam na myśli jakiś tam golf z warkoczem, to pyk, leci link, na przykład taki albo taki. Jeżeli chodzi o jakie spódnice będą dla mnie najlepsze, powiedzmy, że będą, nie wiem, rozkloszowane albo plisowane i pyk, lecą linki, więc można pójść, można się albo tak teoretycznie zainspirować tylko, że aha, taka plisowanka jest dla mnie ok, ale szukam innej, a można zamówić tę konkretną. Także tutaj konsultacje indywidualne mogą zamienić się w takie docelowe zakupy, ale nie jest to ich cel. To znaczy, że nie szukamy razem docelowo, jakby do skutku tej spódnicy. Ja tylko pokazuję kierunek, pokazuję konkretny fason, pokazuję konkretne rozwiązanie. Druga rzecz, czyli jakby konsultacje indywidualne, można właśnie wykorzystać w ten sposób, że mamy sylwetkowo-fasonowo, albo możemy pod względem takiego stylu. To znaczy, że no niby wiem, że powinnam nosić golfy, ale czy te golfy to mają być z falbanką, a właściwie czy mam je nosić do spódnicy, czy do spodni, czy kowbojki to w ogóle jest mój klimat, a może mi się trochę podoba taki romantyczny styl, a on czy właśnie pasuje do mojego trybu życia. Czyli robimy, przepraszam, takie szukanie stylu za pomocą tych konsultacji indywidualnych. I w przypadku i fasonowym, i w przypadku tym stylowym jest opcja, żeby zacząć albo od zera. To znaczy, że wszystko, co ja robię, wszystko, co ja proponuję, jest tylko i wyłącznie na podstawie naszej rozmowy. Czyli ja nie wiem, co jest w szafie. Widzę tylko to, w co jest ktoś ubrany w dany dzień. Tylko tyle widzę. Natomiast nie widzę całej reszty. A może być też tak, że konsultacje mogą zacząć się od audytu. Audytu, czyli takiego trochę przeglądu szafy. I właśnie było jedno z pytań, to znaczy, co to jest ten audyt stylu. Audyt stylu, albo audyt fasonowy, albo audyt szafy, nie jest to do końca przegląd szafy, ponieważ ja nie przeglądam wszystkich możliwych rzeczy, tylko przeglądam kilka, kilkanaście, czasami dwadzieścia kilka kompozycji stylistycznych, czyli konkretnych rozwiązań, które Ty masz w szafie. Co to oznacza? To znaczy, że umawiasz się ze mną na konsultacje indywidualne, powiedzmy na za dwa, za trzy tygodnie, czyli dzisiaj wykupujesz tę usługę i za dwa, trzy tygodnie mamy umówiony termin i Ty przez następne 10, 12, 14 dni robisz sobie codziennie zdjęcia, gdy wychodzisz, nie wiem, do pracy, na zakupy, na pizzę, z koleżanką, że na pizzę teraz się nie wychodzi, ale generalnie powiedzmy w odwiedziny do kogoś idziesz, obojętnie. Robisz sobie zdjęcie, w przypadku jesieni, zimy, wczesnej wiosny to może być tak, że jesteś ubrana w coś, a później jeszcze nakładasz buty, nie wiem, beret i jakiś tam szal i poncho i wtedy ja oceniam, czy ten beret i to poncho to jest dobry pomysł do tego zestawu, czy nie. Czyli robisz po prostu sobie zdjęcia tak, jak się ubierasz. I oczywiście są osoby, które faktycznie codziennie robią sobie zdjęcia, a są takie, które w jakąś niedzielę czy w jakąś sobotę mówią do tam męża, dziecka, kogokolwiek, siostry: hej ty, chodź tutaj, będziesz mi teraz robić zdjęcia, ja się będę przebierać. I robią takie po prostu, no szybki, wyciągają, aha, te spodnie noszę z tym, robię temu zdjęcie, wysyłam. I ja dostaję taki, no przynajmniej kilka dni przed spotkaniem, bo wiadomo, że jeżeli ja dostanę dzień wcześniej, to no nie będę w stanie się do tego przygotować. Natomiast jeżeli dostaję kilka dni wcześniej taki zestaw zdjęć do audytu, i to może być i stylu, i fasonów, i wtedy, jeżeli zdjęcia są robione w świetle dziennym, to kolory też widzę, więc też je mogę skomentować, czy one są odpowiednie, czy nie. Może nie jest to wystarczające, żeby zrobić analizę kolorystyczną, bo to jest osobna usługa, natomiast no widzę, czy coś, czy na przykład taki kolor, o jak ja mam dzisiaj na sobie, to czy on pasuje do mnie, czy nie pasuje, tak? To jakby to widać.
Więc te zdjęcia omawiamy podczas spotkania i w zależności od tego, ile tych zdjęć jest, bo tak jak mówię, są osoby, które mają robić 14 dni, wyślą 14 zdjęć i 14 zdjęć jesteśmy w stanie dosyć szybko omówić, biorąc pod uwagę, że konsultacje trwają 1,5 godziny. I wtedy, jeżeli jest na to czas, jeżeli nie wykorzystamy całego 1,5 godziny, to mówię, ok, mamy czas, wykorzystajmy go do tego, że ja Ci powiem, aha, tego golfa nie możesz, ale na przykład inny będzie dobry. Ta spódnica jest za krótka, poszukaj takiej długości. Dlaczego nie chodzisz w sukienkach? Chcesz chodzić w sukienkach? To takie wybierz. I wysyłam też linki mailowo. Także zawsze tak naprawdę te konsultacje indywidualne są bardzo dopasowane do tego, czego potrzebuje klientka. Czy potrzebuje właśnie oceny tego, co ma w szafie, czy mówi, że no, w tej szafie to nic nie ma, zacznijmy po prostu od zera. Więc wtedy lecimy właśnie z fasonami, ewentualnie ze stylem, ewentualnie może właśnie, jak to są te konsultacje wizerunku biznesowego, no to rozmawiamy na temat tego, jakie te komunikaty w pracy mają być, jakie wrażenie chcemy robić na ludziach, tak? Czy raczej jest to osoba, która pracuje jako, nie wiem, trener szkolący dzieci z jakichś tam, no, nie chodzi mi o sporty, ale jakieś takie robi szkolenia, czy z drugiej strony jest to ktoś, kto jest prawnikiem, czy może ktoś, kto jest, pracuje na przykład w jakiejś opiece, pomaga innym ludziom, no i jakby czuje, że gdzieś tam to się nie wydarzy, albo ktoś jest architektką i po prostu no, coś tutaj nie gra, więc obojętnie jak, to możemy te konsultacje wizerunku biznesowego, albo właśnie te konsultacje indywidualne. Więc właśnie, mogą być komentarze do zdjęć, mogą być ten audyt stylu, szukanie stylu, albo zdarzało mi się tak, że konsultacje indywidualne były wykorzystane do tego, że mamy takie pytanie, ok, ja potrzebuję zrobić zakupy na konkretną okazję, to znaczy właśnie, jadę do prezydenta kraju odebrać medal, albo idę na wesele mojej córki, nie wiem co na siebie założyć, nie potrafię znaleźć, czyli potrzebuję takiej jednej konkretnej stylizacji na daną okazję, no i wtedy to nie są pełne zakupy, że nie chodzimy 4-5 godzin po sklepach i nie szukamy tych rzeczy, tylko są to krótkie, takie 1,5-godzinne właśnie konsultacje tego jednego stroju. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje od nas stroju na jedną okazję, to właśnie konsultacje indywidualne to będzie coś, co my zaproponujemy, jeżeli przyjdzie do nas takie pytanie. Więc tak, tu chyba wszystko powiedziałam, już sobie zerkam, czy mamy jakieś pytania. Nie ma pytań nadal o konsultacje indywidualne, więc lecę dalej do następnej rzeczy, czyli do inspiracji zakupowych. Inspiracje zakupowe to taka usługa, która jest skierowana do kobiet albo do mężczyzn, którzy znają swój typ sylwetki i mają określony swój typ kolorystyczny. I wtedy na podstawie kombinacji tych dwóch określników, czyli na przykład sylwetka i jasna wiosna, albo sylwetka X ciemna zima, my przygotowujemy konkretną listę ubrań i ta konkretna lista ubrań jest dostępna w sklepie, to znaczy w linku, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest dostępna, powinna być. Jest to 20 konkretnych ubrań, które my szukamy, żeby znaleźć to, co stworzy taką, powiedzmy, szafę kapsułową. Czyli szukamy, powiedzmy, 3 par spodni, 2 spódni, 3 sukienek, 5 bluzek, 2 par butów, torebki, do tego, żeby... Nie ma tej listy w sklepie, ale jest 20 produktów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj możemy dokładnie tą listę 20 produktów wysłać, które są dedykowane do tego typu urody i do tej konkretnej sylwetki. Czyli jeżeli wiesz, że jesteś właśnie sylwetką i jasną wiosną, to te konkretne rzeczy będą pasowały do Twojego typu urody i do Twojego typu sylwetki. Nie są to zakupy online, to znaczy, że to nie jest to samo, co kupienie ze mną tych 3 sukienek i 3 par spodni. Oczywiście, że staramy się zawsze wybierać takie rzeczy, które jest przy tych inspiracjach spersonalizowanych, są rzeczy, które, o które my pytamy, żeby te ubrania były jakoś trafione, to znaczy, że jeżeli ktoś, nie wiem, chodzi tylko i wyłącznie w stylu sportowym, to my nie wysyłamy falbianiastych sukienek w kwiatki i na odwrót, to znaczy, że staramy się mniej więcej trafić w gust,
styl osoby, której to dobieramy, natomiast to nie są zakupy, tak? To mają być inspiracje sylwetkowo-kolorystyczne, czyli Twoja sylwetka, Twój typ urody może coś takiego sobie kupić. I oczywiście klientki, które korzystają z tych spersonalizowanych inspiracji zakupowych, często kupują te rzeczy, bo oczywiście linki są wysłane razem z tymi inspiracjami. Czyli dostajesz, wynikiem tej usługi jest to, że dostajesz PDF, w którym są wskazane te 20 rzeczy. I tutaj często pojawia się pytanie, czy te 20 rzeczy można jakoś zmienić. To znaczy, że jeżeli ja nie chcę chodzić w sukienkach, to czy mogę poprosić, żeby nie było tych tam, zamiast dwóch sukienek, daj mi dwie pary spodni więcej. Albo mam trudność, żeby kupować sobie buty, to daj nam 5 par butów zamiast czegoś tam innego. Także jest to 20 sztuk rzeczy, które no, albo są tak ustalone już przez nas, albo ustalamy je wspólnie. I te rzeczy są pokazane, to znaczy, że jest taki kolaż zrobiony z tych wszystkich rzeczy i gdy się tam kliknie, to można się przenieść do tej rzeczy i ją sobie zakupić. Ale też, muszę się napić, przepraszam, bo mi przy okazji zerknę, czy są jakieś pytania. Mhm. Iwona pisze, że marzy się analiza kolorystyczna i typ sylwetki. No to zapraszam, zapraszam, linki są w komentarzach. Okej, okay, co mówiłam? Aha, i oprócz tego, że są te ubrania i te linki, to jeszcze są kolaże zrobione, jak to wszystko ze sobą łączyć, bo jakby założeniem tego jest właśnie, że to nie jest przypadkowe 20 rzeczy, tylko to są rzeczy, które dokładnie można ze sobą połączyć i otrzymać takie a takie zestawy, czyli te wszystkie kombinacje, które się pojawiają, one są do kupienia i do zestawiania. I co ciekawe, było dla mnie dużym zaskoczeniem, gdy wprowadziłyśmy te inspiracje zakupowe w zeszłym, czyli 2020 roku, to skorzystało z nich od razu na początku dość sporo osób, czyli okazało się, że jest takie zapotrzebowanie. I co ciekawe, w tym roku wiele z tych osób wróciło do nas. To znaczy, że tak bardzo mi się spodobała ta forma robienia zakupów, chociaż tak jak mówię, to nie są zakupy online, ale mogą być, tak? Bo jest taka osobna usługa, o której zaraz opowiem, zakupy online, ale tak jak konsultacje indywidualne mogą zamienić się w zakupy, bo skorzystasz z konkretnych linków, które ja proponuję, tak samo inspiracje zakupowe mogą się skończyć tym, że będą zakupami. No i mamy trzecią usługę, tak jak mówię, zaraz o niej opowiem, która jest zakupami. Czy o inspiracje zakupowe są jakieś pytania? Bardzo proszę w komentarzu je dać. Pamiętajmy, nie są to zakupy, to znaczy, że my nie pilnujemy jako firma, że czy Ty to kupisz i czy będziesz z tego zadowolona. Chodzi o to, że my proponujemy Tobie inspiracje, jak Twój typ sylwetki, Twój profil kolorystyczny, typ kolorystyczny ma, czego ma szukać w sklepach, czyli też na podstawie tego możesz wybierać następne rozwiązania. No i co? Przechodzimy do tych usług takich najbardziej rozbudowanych, czyli do przeglądu szafy, zakupów i zakupów online. Przegląd szafy możemy tak naprawdę, oczywiście przegląd szafy z zasady odbywa się u kogoś w domu. I teraz przegląd szafy można zrobić albo ze mną, albo z Pauliną Budek, czyli stylistką, drugą stylistką z naszego zespołu. Paulina póki co, no znaczy mieszka i też pracuje w Krakowie, ja jestem w Gliwicach, czyli na Śląsku, Karolina jest w Krakowie i oczywiście ja też mogę przyjechać do Krakowa, ale na pewno korzystniejszą budżetowo opcją będzie skorzystanie ze współpracy z Pauliną. Paulina jest stylistką z mniejszym stażem pracy niż ja, ale fantastyczną pod względem kreatywności, kompetencji, zaangażowania. Ostatnio dostałyśmy od pary, z którą Paulina robiła w zeszłym tygodniu zakupy, bo robiła zakupy najpierw z żoną, a dwa dni później z mężem. Dostałyśmy po prostu fantastycznego maila. No ja generalnie urosłam 5 cm, Paulina pewnie też. Właśnie od osób, które skorzystały z usługi właśnie z nią. Także jeżeli chcesz skorzystać czy z przeglądu szafy, czy z zakupów, to trzeba wejść po prostu w produkt, przegląd szafy, zakupy i tam wybrać opcję albo ze mną, albo z Pauliną. I w sklepie oczywiście.
są te opcje takie najczęściej wybierane. To znaczy, że ja, to znaczy Śląsk, Paulina znaczy Kraków, ale ja też mogę do Krakowa, mogę do Wrocławia, mogę do Warszawy, a jeżeli mieszkasz w jakimś innym miejscu, bo tak jak wspomniałam na samym początku, ja byłam też na zakupach w Berlinie, byłam na zakupach w Londynie, byłam w innych różnych miastach w Polsce, to jest taka opcja, wtedy trzeba napisać do nas po prostu wiadomość prywatną, albo tutaj na Facebooku, albo na biuro@kotstylu.pl, ponieważ no Paulina też już jechała w góry, żeby klientce zrobić przegląd szafy i jakby tutaj to, że w sklepie tego nie ma, to znaczy, że to nie znaczy, że nie ma takiej opcji, tylko to znaczy, że jeszcze, że ona nie jest po prostu na tyle popularna, żeby wrzucać ją do sklepu, tak? Że mamy, nie wiem, gdzieś tam w Płocku albo w Olsztynie, albo gdzieś tam jeszcze możliwość spotkania, ale oczywiście możemy to dobrać. Jest to związane z tym, że będziemy doliczały dodatkowe koszty, to znaczy koszty tego, żeby się przetransportować, czy to autem, czy pociągiem. I ja zawsze wolę pociągiem, jeżeli tylko się da, to ja jadę wszędzie pociągiem albo samolotem, jeżeli jest taka opcja. I oczywiście też czas potrzebny na to, żeby dojechać. I tutaj myślę, że to jest jakby dosyć logiczne, to znaczy jeżeli ja ze Śląska mam pojechać do Gdyni na zakupy, czy na przegląd szafy, no to nie jest mój czas na pracę nie jest tylko poświęcony na to, żeby być z klientką parę godzin w Gdyni, ale jeszcze jadę tam 6 godzin i wracam 6 godzin, powiedzmy pociągiem. Więc tutaj oprócz, czy tam samolotem, obojętnie, w każdym razie jest to zawsze skalkulowane dodatkowo i z tym należy się liczyć. Także jeżeli ktoś się mnie pyta, czy ja Lublin, tak, ja Lublin jak najbardziej, ale będzie się to wiązało z dosyć dużymi kosztami, no i wtedy prawdopodobnie będę polecała zakupy online. A propos Trójmiasta, jest szansa, że wiosną w Trójmieście będę na parę dni, więc wtedy będą te opcje inaczej jakby wyceniane, bo będę tam już po prostu na miejscu. Także nie będzie trzeba, znaczy czasami jestem na Mazurach, w okolicy Ostródy, w pensjonacie, z którym jestem powiązana i tam też można się ze mną spotkać wtedy, kiedy ja tam jestem po prostu na zupełnie innych warunkach, niż gdybym miała specjalnie na te Mazury jechać te 6 godzin. Także tutaj jeszcze ważna rzecz. I tak, przegląd szafy to tylko a propos dojazdów. Przegląd szafy i zakupy to są takie, no najczęściej kojarzone ze stylistkami usługi, ale tak jak wspomniałam, u mnie jednak ta analiza kolorystyczna online jest najbardziej popularna. I teraz, drogie panie, przegląd szafy polega na tym, że my tą szafę oczyszczamy. Oczywiście w międzyczasie, ja jestem gadułą, więc ja wyrzucam z siebie miliony porad, opcji, co by można było, jakby to zmienić. Robimy listę zakupów, czyli tak, zaczynamy od tego, że spotykamy się, pijemy jakąś tam herbatę, kawę, wodę, cokolwiek i rozmawiamy. Ja muszę najpierw się dowiedzieć, jakie jest Twoje podejście do szafy, jakie są trudności, w ogóle skąd pomysł na przegląd szafy, po co w ogóle wpuszczać stylistkę do swojego domu, jakie jest Twoje podejście, rozmawiamy o trybie życia, czyli ja muszę się jakby wiedzieć jak najwięcej, rozmawiamy na przykład pół godziny, czasem nawet dłużej, po to, żeby później ten przegląd szafy szybciej nam minął, tak? To znaczy, żeby szybciej i sprawniej go zrobić, żebym nie musiała się pytać, aha, bo zapomniałam właściwie, Ty pracujesz czy nie pracujesz i w ogóle jak Ty pracy się ubierasz. No więc to jest ważne, żeby to wszystko jakby doprecyzować tutaj podczas tego spotkania i następnie określamy typ sylwetki i przeglądamy to, co jest w szafie. Ja zazwyczaj zaczynam od butów, torebek i biżuterii, czyli tych takich rzeczy zewnętrznych. No a później lecimy, po prostu przeglądamy w kontekście sylwetki, dostępnych kolorów, to, co w szafie jest, czyli sukienki, bluzki, spodnie, spódnice, wszystko przeglądamy, żeby zobaczyć, jak te rzeczy pasują do Ciebie i jak pasują do siebie nawzajem. I teraz z przeglądem szafy, ja nigdy nie wiem tak naprawdę, jak on się skończy, bo czasem jest tak, że ktoś ma tryliardy rzeczy w szafie i nie wystarcza takie standardowe 3-4 godziny, które mamy przeznaczone tak z góry na to spotkanie, bo zazwyczaj większość szaf da się ogarnąć 3-4 godziny. I czasem zdarza się tak, że ja do czyjejś szafy przyjeżdżam drugi raz.
Z zasady przeglądamy szafę na dany sezon. To znaczy, jeżeli będę się na przykład spotykała z kimś jutro na przegląd szafy, to nie po to, żeby przeglądać sandały i krótkie spodenki, tylko po to, żeby zobaczyć to, w czym teraz chodzimy, no albo teraz jesteśmy na skraju wiosny, więc gdzieś tam pewnie zahaczymy o te rzeczy. Oczywiście, że jeżeli ktoś ma bardzo mało ubrań w szafie, to możemy machnąć całość, jeżeli się wyrobimy, tak? To znaczy, mam dedykowane 3-4 godziny na to spotkanie. I jestem do Twojej dyspozycji wtedy, kiedy jestem u Ciebie w domu. Czy trzeba się przygotować na taki przegląd szafy i wyciągnąć te wszystkie rzeczy z szafy? Nie trzeba, chyba że rzeczy są gdzieś pochowane, tak? To znaczy, że mamy na jakichś wysokich półkach buty, no bo bez sensu jest marnować 10 minut naszego spotkania na to, żeby ściągnąć wszystkie buty tam gdzieś z jakiegoś pawlacza, czy w ogóle z czegoś innego. Czy tam ktoś ma, nie wiem, strych, piwnicę, cokolwiek. Jeżeli da się zgromadzić rzeczy, które będziemy przyglądały w jednym miejscu, no to jak najbardziej można to zrobić. Natomiast jeżeli one są tak po prostu dostępne, to nie trzeba ich z tej szafy wyrzucać, bo tylko się zrobi niepotrzebny bałagan. A po przeglądzie szafy bałagan przeważnie jest. I teraz tak, efektem przeglądu szafy mogą być dwie opcje, to znaczy albo tylko wyczyszczenie szafy, bo jest tak dużo ubrań, że po prostu fizycznie nie starcza nam czasu na to, żeby nad tą szafą jeszcze dalej popracować, a czasem zdarza się tak, że przegląd szafy jest już dość kompletną usługą. To znaczy, że przeglądając szafę od razu robimy zestawy. Ubrań nie ma za dużo, i spokojnie w 3-4 godziny jesteśmy w stanie przejrzeć to, co się nie nadaje i no powiedzmy tak w dużym skrócie, nie będę teraz wchodziła w szczegóły, pozbyć się pewnych rzeczy i to, co zostaje, jesteśmy w stanie skompletować w jakieś zestawy i robimy zdjęcia. I czasem się dzieje tak, że mamy na przykład 30-40 zdjęć, czasem 60 zdjęć nowych zestawów, na które sama wcześniej nie wpadłaś. A czasem zdarza się tak, że zdjęć za bardzo nie ma czasu robić, bo przez 4 godziny wyrzucamy to, co Ty nagromadziłaś przez ostatnie, nie wiem, 10, 15, 20 lat. Także nigdy nie mogę powiedzieć, że przegląd szafy będzie się kończył tak albo inaczej, bo to trochę zależy od tego, co tam w środku jest. Także przegląd szafy to jest takie trochę wietrzenie szafy, taki detoks szafy, takie odgracanie szafy, w zależności co tam w środku jest, a może być tak właśnie, że będziesz miała takie świeże spojrzenie na swoją szafę i oczywiście podczas przeglądu szafy robimy listę zakupów, to znaczy co do tej szafy przydałoby się kupić. I oczywiście zdarzyło mi się już tak, że klientki dostawały zakaz zakupów, bo miały tyle ubrań w swojej szafie, że po prostu absolutnie nie było takiej potrzeby, żeby tam coś dokupować. Zdarzył mi się 8-godzinny przegląd szafy, po której na, tak mówiłam, przynajmniej 3 lata nie będzie potrzeby w ogóle, żeby robić zakupów. A czasem zdarza się tak, że w szafie jest bardzo mało ubrań i na przykład wyrabiamy się w 2 godziny z tych, powiedzmy tam, maksymalnie 4. I zdarzyło mi się na przykład już tak, że klientka miała tak mało ubrań w szafie i do tego mieszkała koło galerii handlowej, że po 2 godzinach byliśmy gotowe z szafą, a później w następne, powiedzmy, no tam właśnie, nie wiem, około 1,5 godziny podjechałyśmy do tej galerii handlowej i zrobiłyśmy takie bardzo szybkie, ekspresowe zakupy. Czyli nie ma takiej opcji, że się wyrobimy szybciej i będziesz miała taki niedosyt, że po prostu zapłaciłaś za coś, a tam się dalej nic nie wydarzyło. Więc albo też zdarzyły mi się takie spotkania z klientkami, gdzie wyrobiłyśmy się właśnie szybciutko i później siedziałyśmy przy komputerze i szukałyśmy właśnie, robiłyśmy takie inspiracje, powiedzmy, ze sklepów online. Także przegląd szafy bardzo rzadko, ale też może zamienić się jeżeli jest naprawdę bardzo mało ubrań w szafie, w takie coś jak takie mini zakupki, powiedzmy. Takie uzupełnienie tych najpilniejszych rzeczy, których według mnie brakuje, żeby ta szafa była kompletna i żeby ktoś czuł się zadowolony. Często też dostaję takie pytania na zasadzie takiej, ok, jak już jesteśmy u mnie w domu, to czy ja powinnam jakoś, nie wiem, jakiś obiad ugotować i ciasto upiec? Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli mamy spotkanie całodniowe, to jest to ustalone z góry, kiedy będziemy jadły, co będziemy jadły, gdzie będziemy jadły. Także tutaj to jest takie pytanie. No i co? I przechodzimy do... Są jakieś pytania na przegląd szafy? Iwona pisze, że bałaby się najbardziej przeglądu szafy, mam pełno rzeczy, których nie noszę, a szkoda wyrzucić. No właśnie, no to tutaj jakby nie będę rozwijała bardzo tego wątku, ale jest taki kurs online u nas, jak zrób sobie przegląd szafy i myślę, że on by mógł Ci pomóc, jeżeli bałaby się przeglądu szafy ze mną.
Bo kurs online zrób sobie przegląd szafy, no jest dla tych, którzy chcą sobie zrobić samodzielnie ten przegląd szafy i po prostu no nie chcą wpuszczać stylistki do domu. Ja w ogóle bardzo podziwiam osoby, które wpuszczają stylistki do domu, no bo to tak no, obca baba przyłazi i po prostu ocenia i wyrzuca ubrania i jeszcze je jakby komentuje i mówi, że coś jest nie tak i że coś trzeba naprawić. Także jest to, tak jest to usługa dla odważnych, na pewno, na 100%. Jest też opcja przeglądu szafy online, który polega na tym, że znowu fotografujesz wszystkie ubrania, które masz w szafie i spotykamy się na te 3-4 godziny po to, żeby je wszystkie omówić. Czyli to nie jest tak, że przebierasz się przed kamerą 3-4 godziny, bo to by troszkę próbowałam i opcja ze zdjęciami jest dużo lepsza i wiele osób właśnie w tym takim największym lockdownie w 2020 roku korzystało z tego przeglądu szafy i właśnie najbardziej sprawdziła się opcja, robisz zdjęcia, wysyłasz, czasem podczas przeglądu szafy ja poproszę, tutaj nie widzę na zdjęciu, przymierz, albo masz na jednym zdjęciu taką bluzkę, na takim zdjęciu taką spódnicę, załóż je ze sobą, zobaczymy jak to wygląda, albo czasem nie wszyscy robią zdjęcia butów, te buty pokazują mi na żywo, bo łatwiej jest pokazać but, niż czy tam torebkę, czy tam jakieś kolczyki, niż przymierzać wszystko na żywo, więc ten przegląd szafy online, my się spotykamy na żywo, omawiamy na żywo, natomiast trzeba obfotografować całą swoją szafę. Na pewno jest to bardziej czasochłonne dla klientki, bardziej energochłonne dla klientki, ale były takie opcje i dziewczyny były bardzo zadowolone z tego, z czego skorzystały. Więc tak, i tutaj pytanie Agnieszki, która pytała mnie w zeszłym tygodniu właśnie, jak przygotować się do wizyty stylistki, co zrobić zanim umówisz się ze stylistką. No tutaj myślę, że odpowiedziałam na to pytanie troszeczkę, to znaczy, że można, ja w ogóle bardzo polecam, korzystając z przeglądu szafy, żeby trochę nie marnować swoich pieniędzy, zrobić samodzielny przegląd szafy wcześniej. Ja generalnie oczywiście żyję w 100% z tego, co zarobi moja firma Kod Stylu i oczywiście w moim interesie byłoby mówienie, ty potrzebujesz przeglądu szafy i ty. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że najlepiej jest nauczyć inne osoby robić to samodzielnie. Stąd na przykład kurs online zrób sobie przegląd szafy, gdzie ja opowiadam o tym, jakie są kryteria przeglądu szafy i jak należy go przeprowadzić samodzielnie, a osoby, które dopiero z jakichś powodów no, poległy na tym, to dopiero wtedy polecam, dobrze, to spotkajmy się, czy to online, czy stacjonarnie. Po pierwsze, kurs online jest tańszy od przeglądu szafy. Poza tym, no właśnie nie trzeba tego emocjonalnego takiego wysiłku, że tutaj ta obca baba włazi nam do szafy. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. I też kolejna rzecz, dobrze jest, jak już na przykład wiesz, że coś jest po prostu sakramencko za małe na Ciebie i wiesz, że po prostu już no, to se ne wrati, tak, że to już po prostu to pozbądź się już tych rzeczy wcześniej, żebyśmy po prostu nie marnowały czasu na to, że wyciągamy 10 par dżinsów i się okazuje, że 6 jest za małe i że ostatnie miałaś na sobie 10 lat temu, ale trzymasz w szafie, bo szkoda. No ale tutaj jakby nie chcę wchodzić w ten temat, bo też szkoda i to przyda się i to w ogóle wszystko to jest temat, który mnie bardzo emocjonuje, a nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Więc przejdę sobie dalej do kolejnej rzeczy, czyli do zakupów. I tutaj zakupy to też taka rzecz chyba znowu najbardziej kojarzona ze stylistkami, że stylistka będzie wybierała dla nas ubrania. I teraz Marta zapytała mnie w piątek, mnie ciągle nurtuje, ile musiałabym mieć pieniędzy na zakupy ze stylistką i czy potem umiałabym sama dobrać sobie inne elementy garderoby, bo ja strasznie oporna jestem. Nie umiem kupować sobie ubrań, prawdopodobnie dlatego nie lubię zakupów. I teraz tak, ile trzeba mieć pieniędzy na zakupy ze stylistką, to jest chyba najczęściej spotykane pytanie, to znaczy, że trzeba stylistce zapłacić za tą usługę ileś pieniędzy, no i dodatkowo trzeba mieć jakieś pieniądze ze sobą. I bo też niektóre osoby mnie pytały, czy jakby co się płaci w sklepie, to czy tam już jest jakiś budżet na zakupy. Nie, trzeba mieć swój osobny budżet, to jest tylko wynagrodzenie naszej firmy. I ten budżet nie ma takiego budżetu, który ja bym mogła uznać, że jest ok. Są osoby, miałam kiedyś klientkę, to co prawda wtedy jeszcze ja byłam początkującą stylistką i moje ceny były niższe niż są teraz,
Ale miałam klientkę, która przyszła na zakupy z kwotą 500 zł w portfelu i wytłumaczyła mi to w ten sposób, że ona po prostu nie ma pieniędzy na to, żeby zrobić duże zakupy naraz, ale ma pieniądze na to, żeby zainwestować w spotkanie ze stylistką, żeby ta stylistka pokazała jej jak najwięcej rozwiązań. Czyli takie trochę konsultacje i my robiłyśmy wtedy tyle przymiarek. To było dla mnie tak fantastyczne spotkanie, bo ono było mega kreatywne. To znaczy, że bardzo dużo kolorów, fasonów mierzyłyśmy i tylko robiłam pani zdjęcia. No i ta pani powiedziała, ok, to sobie kupię dzisiaj, bo mam te 500 zł i na przykład w następnej kolejności mi się to podoba, ale poczekam na przecenę, bo się zbliżają jakieś tam wyprzedaże, powiedzmy letnie, czy świąteczne, czy jakieś tam i skorzystam sobie z tego. Więc można w ten sposób podejść do spotkania ze stylistką, że się po prostu robi zdjęcia ubrań, metki, ubrań, metki, ubrań, metki i później się poluje na promocję, żeby dopełnić coś. A są osoby, które mają na przykład, nie wiem, 1500 i mówią, ok, ja potrzebuję, najważniejsze jest dla mnie, powiedzmy, płaszcz na zimę, bo z tym mam największą trudność, a co zostanie, to możemy kupić tam jakieś bluzki, spódnice, czy coś takiego. Albo znowu, ktoś ma 1500 i mówi, potrzebuję za to 5 zestawów do pracy. Nie potrzebuję butów, bo mam, nie potrzebuję torebek, mam trudność, żeby kupować te sukienki, spódnice, spodnie i bluzki, i czy marynarki. I za te 1500 mamy kupić tylko te ubrania. Niektórzy przychodzą i mówią właśnie, potrzebuję wymienić wszystko i do tego jeszcze nie chcę kupować w najtańszych sieciówkach, zależy mi na tym, żeby nosić jedwab i kaszmir i ma na przykład, nie wiem, 5, 10, 15 tysięcy ze sobą. To jakby nie klientka dopasowuje się do mnie, tylko ja dopasowuję się do klientki. Na przykład teraz robię bardzo fajne zakupy z klientką, to są zakupy online, która powiedziała, że ma taki budżet na zakupy, ale chciałaby je zrealizować w przeciągu 3 miesięcy. To znaczy, że nie chce wydać jednorazowo tej kwoty na zakupy, ale co wypłatę będzie w stanie wydać tyle i tyle pieniędzy i mamy plan określony, kiedy te rzeczy kupujemy, za ile i co jest fajne, robimy to na przykład tylko i wyłącznie w polskich małych markach, czyli nie wchodzimy do sieciówek, nie wchodzimy do jakichś tam, nie wiem, Zalando i innych platform zakupowych, tylko kupujemy w konkretnych miejscach. No i przy zakupach online wiadomo, że tutaj z tymi polskimi markami jest łatwiej, gdy spotykamy się na żywo, no to przeważnie spotykamy się w galerii handlowej, no chyba, że spotykam się w Warszawie, tam są miejsca takie, gdzie są butiki, na przykład jest ulica Mokotowska, gdzie tam mogę z klientką przejść od sklepu do sklepu i różne rzeczy pokupować. Wiem, że moja koleżanka po fachu z Warszawy na przykład robi nawet tak po second handach, ma jakieś takie bardziej vintage shopy, gdzie są ciekawe kąski i po prostu chodzi z klientkami po vintage shopach, więc są różne opcje. No i tutaj wiadomo, też budżet dopasowujemy do tego, czego potrzebujemy. To znaczy, jeżeli wiesz, że w szafie nie masz nic i potrzebujesz kupić wszystko, a jesteś osobą, która nie chce wydawać ileś tam tysięcy, tylko wolisz właśnie, nie wiem, 1,5 do 2, no to wiedz, że prawdopodobnie będziemy musiały robić zakupy w sieciówce. Może z biegiem czasu będziesz w stanie, na przykład, ok, teraz kupimy jakieś 3 swetry, bo nie masz żadnego w szafie, bo są, nie wiem, za małe, zniszczone, nie ten kolor, cokolwiek. Kupimy 3 swetry, nie wiem, w Reserved i w H&M-ie, a w przyszłym sezonie będziesz szukała podobnego, albo właśnie na przykład wełnianego, albo z kaszmiru i kupisz sobie tylko ten jeden sweter już samodzielnie, albo nawet gdzieś tam z jakąś krótką konsultacją ze mną. Także tutaj budżet, tak jak mówię, nie jest dopasowywany do mnie, to znaczy, że nie ja Ci powiem, masz mieć 3 koła i po prostu inaczej z Tobą nie idę, albo musisz mieć 10 tysięcy, bo ja w ogóle tylko kupuję kaszmir i jedwabie z klientkami i w ogóle brzydzę się H&M-em. Nie, absolutnie, ja po prostu dobieram to do tego, jaka Ty jesteś. I teraz... tutaj Agata odpowiada Iwonie w komentarzu. Dobrze, super, fantastycznie. To już nie będę się odnosiła do tego. W każdym razie, co my tu mamy, czy ja o wszystkim... Ten pytanie jeszcze było, że tam, czy umiałabym sama dobrać sobie inne elementy garderoby? No właśnie, przy zakupach ze stylistką, kluczem też, przynajmniej ze mną, jest to, że podczas zakupów robimy zdjęcia. I oczywiście zakupy najfajniejsze są wtedy, kiedy są po przeglądzie szafy, albo chociaż takim audycie stylu, które robimy na konsultacjach, żebym ja mniej więcej wiedziała, czego my w tych sklepach mamy szukać, co już jest w szafie. Ale jeżeli nie mam takich
tych informacji, to te zakupy też mogą się odbyć, tylko wtedy ja robię taki wywiad, to znaczy pytam, a jakie masz buty, a jakie masz spodnie, a to, a tamto, a siamto i wszystko, wszystko wypytuję. No i wtedy na tej podstawie robimy listę zakupów. Są też osoby, które przychodzą z listą zakupów, wiedzą już, że potrzebują 3 t-shirty, 2 swetry, z czego jeden golf, jeden zapinany i po prostu musimy zrobić to, co jest na liście, żeby ta osoba była zadowolona. Także tutaj pamiętajmy o tym, że to jest wszystko dopasowywane. I czy będziesz umiała połączyć ze sobą to, co kupujemy? Ja zawsze kupuję zestawami. To znaczy nie ma takiej opcji, że kupimy jakiś śliczny sweterek, bo jest śliczny i pasuje kolorystycznie, ale nie ma spódnicy ani spodni, do których można to włożyć. No nie, absolutnie. Zawsze jest tak, że mamy idealnie dopasowane do tego, co jest. To znaczy, że ja unikam nawet takich sytuacji, że sweterek jest tylko do jednych spodni, albo tylko marynarka tylko do jednej bluzki, bo już do żadnej innej nie pasuje ta marynarka. No nie, staram się raczej podchodzić z szacunkiem do pieniędzy, z szacunkiem do miejsca w szafie, żeby nie było 15 marynarek i 15 bluzek do tego, tylko żeby tam były jakieś takie krosy, tak? Czyli może nie zawsze buduję szafę kapsułową z klientami, bo nie każdy taką chce, nie każdy taką, takiej potrzebuje, ale na pewno staram się dopasowywać tak, żeby jak najwięcej elementów ze sobą pasowało i robimy zdjęcia, to znaczy, że masz taką dokumentację, bo podczas spotkania to jest męczące, trzeba się dużo przebierać i jakby jeszcze się zastanawiać i kreatywnie się wysilać, że można zapomnieć pewne rzeczy, więc robimy zdjęcia. Jeżeli zdarza się tak, że klientka po jakimś czasie próbuje coś sama dopasować do tej garderoby, dokupić, no to jeżeli to jest jakaś taka większa porcja zakupów, no to czasami się spotykamy na takie szybkie właśnie konsultacje, zakupy online czy stacjonarne. To, co jest ważne, my zawsze staramy się dobrać usługę do tego, czego klientka potrzebuje, więc, a czasem zdarza się tak, że na przykład, nie wiem, byłyśmy na zakupach jednej jesieni i płaszcz był w domu, a następnej jesieni okazuje się, że klientka chce sama sobie kupić płaszcz i tylko wysyła mi link, czy ten płaszcz, który miała, mi się tam zepsuł, czy poplamił, czy cokolwiek się mu, nie wiem, ukradli mi go, czy mogę go zastąpić takim? No to wiadomo, że na takie pytanie to ja po prostu odpowiem, tak, mailowo, czy gdzieś tam na Facebooku odpowiem. Także tutaj pamiętajcie o tym, że jak ktoś jest moją klientką już i potrzebuje jakieś takie małe rzeczy dodatkowe na zasadzie zniszczył mi się pasek, chciałabym coś pokombinować, czy ten pasek mogę dołożyć do tego, co ostatnio kupiłyśmy. Ja sobie otwieram wtedy zdjęcia zrobione na naszych zakupach, bo ja też je przechowuję na tyle długo, na ile pozwala mi regulamin naszego sklepu i polityka prywatności, tam wszystkie RODO i inne pierdołki. I zaglądam sobie do tych zdjęć, no i po prostu patrzę, aha, tak, kupiłyśmy takie spodnie, takie, możesz sobie poszaleć z takim paskiem. Ale jeżeli oprócz paska chcesz kupić jeszcze to i to po prostu oferujemy usługę, która będzie sprawiedliwa dla obu stron, to znaczy, że Ty będziesz mogła z niej najbardziej skorzystać, a ja będę w stanie zarobić pieniądze dla swojej firmy, dla siebie, dla osób, które ze mną współpracują, bo jest nas 4 na ten moment w Kodzie Stylu. Plus oczywiście firmy współpracujące na wielu poziomach, ale to jakby nie o tym, nie o biznesie tutaj moim jest nasze spotkanie. No i co? I że osoby, które piszą, że nie lubią zakupów, to są właśnie idealne klientki dla stylistki. Dlaczego? Ponieważ większość moich klientek nie lubi zakupów. Jakby lubiły zakupy, to by... Przepraszam, chyba teraz głos już powoli. O matko, ale już długo do Was gadam. W każdym razie, jak ktoś lubił zakupy sam, to by nie chodził ze stylistą. No to jest jakby oczywista oczywistość. Więc jeżeli nie lubisz zakupów, męczy Cię to i w tych sklepach nic nie ma, to możesz właśnie się zastanowić nad tym, żeby czasem się ze stylistką nie spotkać, bo wtedy nagle się okazuje, że to nie jest takie męczące i ten czas tak szybko leci i że nigdy w życiu nie kupiłam tyle, co dzisiaj. Tak, tak się to, taki ma być efekt. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania o zakupy, dawajcie śmiało. Tak jak wspominałam, z Pauliną mogą być zakupy, mogą być ze mną zakupy, mogą być też zakupy online. I te zakupy online są realizowane przeważnie ze mną. Póki co Paulina jeszcze nie robi zakupów online, ale myślę, że to też się za jakiś czas zmieni i będziemy rozszerzać tutaj tę ofertę. W każdym razie zakupy online polegają na tym, że na początek spotykamy się na taką rozmowę 30-minutową przez internet, w sensie na żywo, nie, że mailowo odpowiadasz mi na pytania, tylko się spotykamy, ja robię sobie notatki i te notatki mają służyć temu, że ja wiem, jakie rozmiary, jaki budżet i jakie masz preferencje i co masz w szafie i to, no, wszystkie rzeczy, które sprowadzą się do tego, że będziemy na koniec tej rozmowy mieć listę zakupów. Nawet jeżeli Ty mi powiesz, że potrzebujesz
powiedzmy, nie wiem, 5 zestawów i to mają być 2 spódnice, 2 pary spodni. Przepraszam, bo ja muszę doprecyzować, co, jakiego rodzaju, w jakim stylu, w jakiej kolorystyce, więc wszystko ustalamy na takiej półgodzinnej pogawędce na początku. No i przeważnie mam ustalone, zaplanowane tak, takie spotkanie, że od razu po jego zakończeniu ja siadam do sklepu internetowego i dostajesz ode mnie propozycję. I są dwie ścieżki tych propozycji. Albo dostajesz ode mnie zestaw. Na przykład, jeżeli potrzebujemy kupić spodnie i takie do biura i jeansy na wyjścia z psem i dres po domu i na przykład golf i t-shirt i buty sportowe i pasek do jeansów, to dostajesz ode mnie dokładnie 7 linków, czyli te 7 rzeczy. Wyraźnie oczywiście jest ich więcej, ale powiedzmy teraz tak na potrzeby tego przykładu, dostajesz ode mnie te 7 rzeczy i je zamawiasz. Albo dostajesz ode mnie tak, że mówię, ok, to zaczniemy sobie od spodni. Zaczniemy sobie od spodni. I ja na przykład wysyłam Ci, nie wiem, 15 albo 20 propozycji tych 3 par spodni, które wymieniłam. I wtedy Ty wybierasz, które pasują, to ja do nich szukam bluzki, sweterka, kamizelki, tam cokolwiek nam jest potrzebne. Także cały ten jakby proces, który jest dopasowany do tego, jakie są Twoje potrzeby i moje możliwości, jakby moje możliwości naprawienia Twojej szafy. O, że zawsze to jest dopasowane. Agata tutaj pisze, że Ola proponuje i komponuje z kilku czy tyle opcji, że nie mogłam w to uwierzyć. Jest doskonale zorientowana w ofertach sklepów, sporo czasu spędza się na mierzeniu. Polecam, najlepiej sobie rozplanować analizę, później typ sylwetki, porządki w szafie i zakupy. Korzystałam zarówno ze spotkań na żywo, jak i kursów online. Tak, Agata jest z Warszawy i trochę się widziałyśmy, albo nadal widujemy w internecie, a widziałyśmy się też na żywo w galerii. Na takich właśnie konsultacjach, które zrobiły się trochę zakupami na żywo, po prostu w galerii w Warszawie. Więc tak, bardzo się cieszę i dziękuję Agata Ci za polecenie. No więc zakupy online mają doprowadzić do tego, żeby szafa została uzupełniona o elementy zaplanowane na pierwszej rozmowie. I z mojego punktu widzenia, moje podejście wprowadza kilka takich obostrzeń co do tego procesu. To znaczy, ja sugeruję, żeby nie spotykać się na zakupy wtedy, kiedy wiesz, że wyjeżdżasz na 2 tygodnie na urlop, a za chwilę ja wyjeżdżam na 2 tygodnie na urlop, bo jest sezon urlopowy. Ponieważ zakupy online i tak bardzo wydłużają się w czasie. To znaczy, tak jak zakupy stacjonarne, po prostu idziemy, kupujemy i mamy rozwiązania, mamy zestawy, mamy wszystko, tak zakupy online, no oczywiście tak, ja przygotowuję, ty oglądasz. Zamawiasz, za kilka dni przychodzi. Okazuje się, że to jest ładne, to jest super, ale za duże. No to zamawiasz mniejszy rozmiar, to znowu przychodzi. I ten proces jest rozciągnięty na tygodnie, więc trzeba mieć możliwość i cierpliwość do tego, żeby to robić. W dzisiejszych czasach już to nie jest takie trudne, żeby wysyłać, odsyłać. Tym bardziej, że tak jak mówię, sklepy ustalamy wspólnie, budżet ustalamy wspólnie, więc, znaczy sklepy, no ty nie musisz się na nich znać oczywiście, ale generalnie ja zawsze pytam, czy wolisz na przykład tak, że wszystko kupujemy, nie wiem, zamawiamy wszystko z Zalando i z eobuwie, bo tam jest, jak to na platformach zakupowych, dużo firm w jednym miejscu i dużo takich opcji, że możesz po prostu odesłać za pomocą jednej przesyłki, czy przyjść do ciebie, dużo rzeczy naraz. Czy może wolisz zamówić, właśnie tak jak wspominałam o tych zakupach online, które teraz realizuję z klientką, że ona woli małe marki. To znaczy, że będzie musiała trochę więcej, chce wspierać małe marki, chce mieć dobre tkaniny, chce mieć rzeczy produkowane w Polsce. Chcę wynagradzać polskie firmy za to, że produkują ubrania, ale to się wiąże niestety z tym, że jest dużo małych sklepików. To znaczy, że tu przyjdzie taki sweter, trzeba go odesłać, albo może zostaje. Tu przychodzi inny, znowu trzeba odesłać, więc jest trochę więcej takiego. No więcej zaangażowania trzeba mieć, więcej cierpliwości, ale znowu to jest kwestia tego, dopasowujemy to do klientki. I zakupy online, przez to, że się czasem rozciągają w czasie, to znaczy, że na przykład zaczynamy je w lutym, kiedy było tam minus 18, później nagle się robi plus 15 i okazuje się, że trwają przez, nie wiem, 2 czy 3 miesiące i mamy już właściwie czasem, jak to bywa w naszym kraju, że nagle mamy po prostu plus 24 stopnie i klientka mówi, no wiesz, ale teraz się okazuje, że ja nie mam sukienki na lato, więc wracamy.
wracamy do naszego pierwszego spotkania, bo nie było na liście sukienki na lato. Także podchodzimy do listy zakupów tak samo, jakbyśmy były na spotkaniu takim na żywo. To znaczy, że jak zrobimy zakupy w lutym, to tam nie będzie sukienki na lato. Tutaj jakby minusem zakupów online jest to, że się bardzo wydłuża, ale jest dużo innych plusów. To znaczy, nie musimy iść do galerii handlowej, co dla niektórych jest niefajne, męczące, albo nie mają czasu, a tutaj tylko po prostu klikają w linki, które ja przysyłam i staramy się, jakby ja zobowiązuję się do tego, że maile od takiej klientki, z którą jestem w fazie zakupów, one mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi mailami. To znaczy, że tak jak czasem trzeba poczekać, nie wiem, 48 godzin, aż się odpiszę na jakąś wiadomość, bo mam po prostu inne obowiązki niż siedzenie przy komputerze, tak jak widzę, że na przykład pisze Magda, z którą robię zakupy, to oczywiście od razu zerkam na jej wiadomość, ponieważ to jest dla mnie priorytetowe, tak? To jest dla mnie ten proces taki. Także jeżeli są pytania o zakupy online, to wrzucajcie bardzo proszę w komentarzu. Ja przechodzę dalej, bo już powoli nie mam siły do Was mówić tyle. Coś mi się wydaje, że będę drzemkę chyba robić po tym live'ie. Czy ja na pewno wszystko powiedziałam? Tak, powiedziałam, że zakupy online, że to. Następnie w sklepie możecie znaleźć coś takiego jak dzień ze stylistką. I tutaj często się pojawia pytanie, a cóż to takiego? To jest nic innego jak takie 8 godzin ze mną albo 8 godzin z Pauliną, które macie do dyspozycji tak, jak Wam jest potrzebne. Najczęściej robimy przegląd szafy, zakupy i to zajmuje ten cały dzień, tak? Bo to nie jest 8 godzin na 2 dni, tylko 8 godzin jednego dnia, czyli dzień ze stylistką. Robimy zakupy, robimy przegląd szafy. Czasem jest tak, że klientki przyjeżdżają do mnie do Gliwic, robimy analizę online, która zajmuje 2 godziny. Później na przykład klientka przyjeżdża z jakąś małą walizeczką ciuchów i robimy przegląd walizki ala przegląd szafy w moim biurze i jedziemy na zakupy. Grunt, żeby zmieścić się w tych 8 godzinach. Oczywiście w międzyczasie jemy jakiś obiad, czy tam lunch, czy jak go nazwać, więc to się troszeczkę wydłuża, ale, znaczy może się wydłużyć, jeżeli klientka będzie jeszcze miała siłę na koniec. Natomiast jest to takie 8-godzinne spotkanie z usługami, które my oferujemy. Można zrobić analizę kolorystyczną online i później się spotykamy w szafie i idziemy na zakupy. Chodzi o to, że my dobieramy tak spotkanie, żeby było to korzystne czasowo i finansowo dla klientki. To znaczy, że jeżeli ktoś chce skorzystać właśnie z analizy, przeglądu szafy i zakupów i się okazuje, że właśnie w tej szafie za wiele nie ma, to my czasami mówimy, no nie rób tego przeglądu szafy, zróbmy coś innego, tak żeby to dla Ciebie było bardziej korzystne. Także dzień ze stylistką to jest po prostu, no wszystkie te usługi, które przed chwilą omówiłam, można skomponować po prostu w taki pakiet i zawsze staramy się robić tak, że, znaczy staramy się, no tak to jest wyliczone, żeby dzień ze stylistką bardziej opłacalny niż wzięcie tych usług osobno. Warunkiem jest to, że musimy spotkać się w jeden dzień. No i już 2 ostatnie rzeczy, które chciałabym omówić z naszego sklepu online, czyli mini metamorfoza i metamorfoza. Mini metamorfoza to nic innego jak spotkanie w Gliwicach na analizie kolorystycznej, omówieniu, na takich konsultacjach sylwetkowych, czyli rozmawiamy właśnie o typie sylwetki, o fasonach i później idziemy wspólnie do fryzjera. I ja jestem podczas spotkania z fryzjerką, ale nie siedzę tam całe 2-3 godziny, aż tam się będziesz strzyc, farbować i w ogóle, tylko ustalamy wszystko. Także mamy, i oczywiście jest to w sklepie wszystko opisane w tej mini metamorfozie, natomiast metamorfoza to jest już takie 3-dniowe spotkanie, bo tam jest już wszystko na bogato. To znaczy, że mamy analizę kolorystyczną, widzimy się w szafie, idziemy do fryzjera, idziemy na zakupy, robimy makijaż i robimy sesję zdjęciową. I to wszystko, te 6 rzeczy zajmuje 3 dni. A 3 dni w odpowiedniej kolejności, żeby na przykład nie było tak, że najpierw jest zaplanowane, nie wiem, zakupy, a później fryzjer. Nie, zawsze jak jeżeli po analizie kolorystycznej na przykład chcemy zmienić kolor włosów, no to na zakupy czy nawet przegląd szafy robimy wtedy, kiedy już będą nowe włosy. Także to jest taka najbardziej na bogato wypasiona usługa. Uff! Nie mam tutaj licznika, ile do Was mówię, ale wygląda na to, że nie wiem, z godziny 20, godziny 15. No, spodziewałam się, że to będzie długi live. Nie wiedziałam tak naprawdę, ile potrwa, bo nie miałam jakiegoś tutaj z spisu, ile powinna mówić o jakiejś usłudze. Ja będę zaraz kończyła. Jeżeli nie będzie pytań, oczywiście na żywo. Jeżeli pytania pojawią się później w komentarzach, no to albo Karolina, albo Paulina, albo ja będziemy odpowiadały na te pytania odnośnie usług. Także mam nadzieję, że to jest taki dobre, to będzie takie dobre nagranie, do którego będę mogła odsyłać osoby, które pytają, a co z tym, a co z tamtym.
I te, przepraszam, usługi są wszystkie opisane. Także dziękuję bardzo, szczególnie osobom, które były od początku do końca. Ja nie wiem kto. Jeżeli chciałabyś skorzystać z jakiejś usługi ze stylistką, daj mi tutaj lajka, żebym wiedziała, że takie, że moja praca przydaje się innym kobietom. Te osoby, które nie chcą korzystać ze spotkania ze stylistką, zapraszam na mojego bloga i tam można się dokształcać samodzielnie. I oczywiście zapraszam Was też na platformę kursów online. Wspominałam dzisiaj o kursie online Zrób sobie przegląd szafy, no ale są jeszcze inne fajne kursy online, łączeniu kolorów, o sylwetkowe, no cudawianki, cudawianki. Także pod każdą opcją, pod którą możesz, chciałabyś skorzystać ze współpracy ze mną, czy to z bezpłatnych treści na blogu, czy to z książek, o których dzisiaj nie powiedziałam, bo dzisiaj było o usługach. Może kiedyś zrobię też takiego live'a o książkach, to może też będzie fajne. Czy chcesz skorzystać z kursu online, czyli dowiedzieć się ode mnie, ale zrobić sama, czy chcesz skorzystać z usługi, czyli zrobić coś wspólnie ze mną, no to zapraszam, kodstylu.pl. To była taka długa, długa, długa przerwa na reklamę w moim i w Waszym dniu. Trochę reklamę, trochę o omówienie tego, co i jak, także dzięki. Dziękuję za Waszą obecność na żywo i co, życzę wspaniałego popołudnia i życzę wspaniałego tygodnia. Buziaki!